Przemek, po dramatycznym meczu udaje nam się wygrać i awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski. Jak skomentowałbyś to spotkanie? Tak, dokładnie. Bardzo ciężki mecz. Rywal też bardzo niemiły. Boisko też nie sprzyjało. Ale od tego właśnie jesteśmy, że całą drużyną podnieśliśmy się i w 90 minucie potrafiliśmy strzelić dwie bramki. Spodziewaliście się tak ciężkich warunków tutaj z trzecioligowcem? Spodziewaliśmy się, bo wiemy, że Wisła też miała bardzo ciężko tutaj. Wiemy, że to jest bardzo niemiła drużyna, ma kilku doświadczonych zawodników, więc spodziewaliśmy się, że będą grali bardzo agresywnie. I tak właśnie wyglądało na boisku. Strzeliłeś ładną bramkę na 2-2, dałeś impuls drużynie. Zaraz po twojej bramce Manuś ustalił wynik na 3-2 i odnosimy zwycięstwo. Tak, dokładnie tego jesteśmy. Celem przesunął mnie na atak na ostatnie 7 minut. Robiłem wszystko, żeby strzelić tą bramkę. Udało mi się strzelić tą bramkę. Cieszę się z tego bardzo, bo dawno nie trafiłem do siatki, więc jakieś przełamanie mam. Później, tak jak mówisz, Manuś strzelił bramkę i wychodzimy stąd 3-2. Bardzo ciężki mecz, ale cieszymy się, że przechodzimy dalej.